Przede wszystkim cię przedstawiam skład reprezentacji polskiej, kadry Jerzego Brzęczka na mecz Polska kontra Macedonia. Kto wystąpi, kto jest kontuzjowany o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, już za chwilę będzie mecz praktycznie z Macedonią, polskiej reprezentacji. A jak wygląda ten przewidywany skład reprezentacji polskiej? Zaczynamy od bramki. To jest szczęsny Kędziora, Glik, Bednarek. Bereszyński, Szymański, Krychowiak, Klich, Zieliński, Grosicki oraz Lewandowski. Tak właśnie miałby wyglądać ten skład. Wiemy tak naprawdę, że kontuzjowani są dwaj piłkarze: Krystian Bielik oraz Madziej Rybus, i oni praktycznie na 100% nie wystąpią w tym meczu. Więc tak naprawdę ten skład by wyglądał w ten sposób: Szczęsny, Kędziora, Glik, Bednarek, Bereszyński, Szymański, Krychowiak, Klich, Zieliński, Grosicki i Lewandowski. Tak, i Lewandowski. Tak by się prezentowała ta wyjściowa jedenastka, tak? Ta wyjściowa właśnie jedenastka. No, zrobimy sobie teraz analizę, tak? No, szczęsne to jest oczywista po prostu rzecz, tak? Znaczy, rzecz po prostu, osoba, tak? Ale jakby o, oczywista e, sprawa, że po prostu szczęsne będzie w bramce, nie ma tu żadnej niespodzianki. Fabiański skontuzjowany. Natomiast tak, Kędziora, Glik, Bednarek, Bereszyński. Bereszyński e, miałby tutaj znów pojawić się po prostu, tak, na, w, w obronie, e, jeśli chodzi o naszą reprezentację. E, no, tutaj były kontrowersje tak naprawdę, tak? E, bo wcześniej przecież Bereszyński występował na lewej Obronie, tak, teraz praktycznie Maciej Rybus wypada z tej kadry. Macedonia Północna to też będzie drużyna, która bardzo będzie waleczna, tak, która będzie dążyła, walczyła za wszelką cenę, żeby zdobyć bramkę. Może też być nieprzyjemny tak naprawdę mecz, bo mogą grać tutaj agresywnie, tak, mogą być kontuzje, ale to też jest taki mecz, po którym praktycznie, jeżeli reprezentacja wygra, mamy gwarancję, mamy pewny praktycznie awans na mistrzostwa Euro, tak, nawet bodajże są przygotowane specjalne koszulki z tej okoliczności, tam się po prostu wypowiada na ten temat rzecznik prasowy PZP-u. Tak, że rzeczywiście są przygotowane okolicznościowe koszulki z tej okazji, także gdyby reprezentacja zwyciężyła to świetna sprawa, no i mamy teraz tak Szymański, Krychowiak, Klich, Zieliński Grosicki, Lewandowski, tak no były takie dyskusje, czy zagrać jednym napastnikiem, czy dwoma napastnikami nawet tutaj Jan Tomaszewski po prostu sobie tak, można powiedzieć ironizował, że trzema napastnikami powinniśmy zagrać, tak, oczywiście ironizował natomiast, no zobaczymy, tak, czy tutaj nie dokona jakiś zmian Jerzy Brzęczek podczas tego meczu wydaje się, że na Macedonię Północną też musimy po prostu zabezpieczyć tyły, tak rzeczywiście, żeby tutaj bronić się przed tą Macedonią. Mamy tak, Szymański, Krychowiak, Klich, Zieliński, tak, Szymański w ostatnim meczu bardzo dobrze się zaprezentował, wiele osób go yy, tak naprawdę yy, komplementowało, tak, wiele osób dawało mu pochwałę, yy, że bardzo dobrze zagrał, no ale nie oszukujmy się, no mecz Polska kontra Łotwa to też nie jest po prostu mecz, yy, który by był jakimś papierkiem lakmusowym, tak, żebyśmy yy, mieli się odnosić do tego meczu. Yy, yy, nawet tutaj Mateusz Borek mówił w ten sposób, że Prezentacja Łotwy nie łapałaby się do, pieszy, do ekstraklasy, tak? Nie byli to by piłkarze, którzy występowaliby w ekstraklasie, tak? No to, to też nie jest po prostu jakiś wygórowany przeciwnik, więc na tle takiego przeciwnika na pewno Szymański lepiej się prezentował, ale zobaczymy, jak tu będzie się prezentował na tle właśnie Macedonii Północnej, tak? No i mamy Krychowiaka Klich Zieliński Grosicki. tak? Krychowiak wiemy, że jest w dobrej dyspozycji tak, ostatni meczu też bardzo dobrze się prezentował absolutnie, no Krychowiak ma praktycznie drugą swoją młodość oczywiście dalej jest młody, jest w gazie Klich, Zieliński Grosicki i Lewandowski no przede wszystkim tutaj ten duet tak, Grosicki, Lewandowski Grosi, który miałby dogrywać piłki do Roberta Lewandowskiego ja uważam, że Zieliński tak naprawdę tutaj powiem bardziej podłącza się do gry, więcej dogrywać po prostu piłek do Lewandowskiego no i miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj tej sytuacji, która miała miejsce w poprzednim meczu z Łotwą, że każdy chciał się wykazać, to co właśnie Glik krytykował, tak że każdy praktycznie grał pod siebie. Znaczy część po prostu drużyny grała pod siebie, były zagrania z piętki i tak dalej. Zamiast myśleć o dobru drużyny, to każdy po prostu chciał się zaprezentować z dobrej strony w tej reprezentacji. No i miejmy nadzieję, że to nie będzie miało miejsca w tym przypadku, tak po prostu w tym meczu. No bo rzeczywiście tak, to jest ważna gra zespołowa, co z tego, że łotwa była słabszym przeciwnikiem, tak, z całym szacunkiem, oczywiście do łotwy. Natomiast no trzeba po prostu budować też drużynę. To takie są mecze, w którym w czasie którego można budować drużynę, tak? Jeśli chodzi o grę, jeśli chodzi o dogranie z poszczególnymi zawodnikami, a nie turni po prostu szczeleckie, żeby każdy mógł się wpisać praktycznie na listę strzelców. Także Szymański OK. Chowiak też, po prostu Klich też przecież występował, Zieliński, Grosicki, Lewandowski, no Zielińskiego zawsze mam praktycznie oczekiwania, tak, większe w stosunku. Ja uważam zresztą, że Klich czy Zieliński, oni powinni bardziej wysuwać się, bardziej do, dogrywać te piłki właśnie do Roberta Lewandowskiego, szukać Roberta Lewandowskiego, tak żeby Robert nie musiał się cofać tutaj do działań defensywnych. Czyli tak by się prezentowała ta wyjściowa jedenastka. No, szczęsny praktycznie w meczu z Łotwą sam mówił, tak, że nie miał za dużo pracy, nie musiał się dużo praktycznie wykazywać. E, także, no, szczęsny tam nie miał za dużo praktycznie pracy w meczu z Łotwą, ale teraz będzie zupełnie inna sytuacja, tak? Ten mecz będzie zupełnie inny, tak? Czyli Klich, Zieliński, Grosicki, Lewandowski. No, napiszcie, czy według Was po prostu takie zestawienie jest właśnie optymalne, czy też nie, tak? No, na przykład niektórzy postarują, żeby Jędrzejczyk zagrał, tak? Dlaczego nie ma Jędrzejczyka po prostu tej, w tej grupie tych zawodników, że właśnie Jędrzejczyk powinien tutaj właśnie zagrać, tak, że po prostu on zaprezentować się na boisku. No nie wiem, być może po prostu selekcja nie ma przekonania do Jędrzejczyka i go nie wystawia, po prostu i go nie wystawia. Zobaczymy też, jak będzie układał się ten mecz, tak, bo jeżeli reprezentacja pewnie będzie zwyciężała 2 czy 3-0, to selekcjoner też po prostu pozwoli sobie na rozluźnienie, także wprowadzi może po prostu drugiego napastnika, tak, czy czy piątka po prostu czy y, tutaj zrobi inne zmiany. Natomiast jeżeli Macedonia będzie po prostu naciskać, będzie napierać, a Macedonii, a Macedonii też będzie zależało na to, żeby zwyciężyć ten mecz, no to może się okazać, że będą tutaj zmiany w defensywie, tak? Na pewno Glik, tak? I Bednarek zawsze to powtarzam, to jest bardzo dobra para, duet, praktycznie stoperów, więc to jest świetna sprawa. No i kędziora, tak? Kędziora, który po prostu e, też się po prostu pokazywał w ostatnich meczach z dobrej strony, tak? Nie tylko w reprezentacji, ale też w swoim klubie. E, także wydaje mi się, że to jest po prostu optymalne zestawienie. Ja bym nawet tutaj jeszcze tutaj może po prostu dokonał zmiany, tak? Zieliński może po prostu powinien przynajmniej w pierwszej połowie po prostu siedzieć na awce. Zobaczmy sobie, że praktycznie te, są takie pozycje w na, na naszej reprezentacji, które są niezmienialne, tak? Być może po prostu Zieliński powinien, trener powinien go posadzić chociaż na pierwszą połowę, a w jego miejscu innego zawodnika dać, tak? Na przykład, no Krychowiak to akurat dobrze się prezentuje, tak? Ale na przykład tutaj Zielińskiego ja bym dokonał zmiany przynajmniej w pierwszej połowie innego zawodnika w jego miejsce. No tutaj już bym musiał ocenić tak naprawdę selekcję na podstawie treningów, kto jest na lepszej dyspozycji, kto jest na lepszej formie, tak. Szkoda, że Bielik wypada, bo Bielik też dawał dużo jakości po prostu tej drużynie. My wiemy o tych problemach, tak, zdrowotnych praktycznie Bielika. Ee, tak, no już to miał wcześniej praktycznie w Arsenalu. Natomiast, e, jeśli chodzi o tą drużynę, e, to wydaje mi się, że du, du, dużo dawał jakości właśnie bierik tak? Dużo po prostu e, świeżości w tej m, drużynie, w tej grze. E, no zobaczymy, tak? Ciężko jest tak naprawdę typować. Świetna sprawa będzie, że ten mecz będzie odbywał się na Stadionie Narodowym, e, a więc stadion, który tak naprawdę sprzyja e, tutaj reprezentacji Polski, no bo e, chyba tam bilans po prostu, jeśli chodzi o ten stadion, to chyba nigdy nie przegraliśmy, jeśli się nie mylę, albo jeden mecz przegraliśmy, e, możecie mnie poprawić w komentarzach. Natomiast ten bilans po prostu na pewno jest bardzo korzystny dla reprezentacji Polski, tak, dla kadry Jerzego tutaj Brzęczka. No, powiem tak, no, mecz z Łotwą niczego nam nie pokazał, tak naprawdę. Było zwycięstwo, hatryk Roberta Lewandowskiego, ale dopiero mecz z Macedonią pokaże nam w takiej dyspozycji, tak, najgorzej, w jakiej dyspozycji są piłkarze, najgorzej, jeżeli piłkarze widzą po prostu na mecz z Macedonią z takim podejściem, jak na mecz z Łotwą, a, było łatwo, pokonaliśmy, to tak samo damy radę z Macedonią, tak. No nie, to będzie zupełnie inny Inny mecz, zupełnie trzeba się inaczej po prostu przygotować do tego meczu. No ale tak mówię, jeżeli piłkarze to jest wyciężą, tak, nawet zwycięstwo takie minimalne, jeden 0 niech to będzie zwycięstwo polski. Awansujemy i też jakby po prostu tutaj krytyka, jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka, ona ucichnie, tak, już nikt nie będzie krytykował Jerzego Brzęczka, no bo wypełnił swoje, czy spełnił swoją rolę po prostu, spełnił swoje zadanie, awansował z tą grupą, no i zwyciężył praktycznie te ostatnie dwa mecze, więc no, ta krytyka praktycznie ucichnie pomimo stylu gry, jaki po prostu prezentuje ta reprezentacja polski, tak? Reprezentacja Polski. Ja bym nawet tutaj w zależności od po prostu tego jakby ten mecz się układał, też bym prowadził praktycznie drugiego napastnika, tak? Czy Piątek, czy też po prostu Arek Milik. No ale to już musimy praktycznie zobaczyć jak ten mecz się będzie układał, bo no, wydaje mi się, że Macedonia będzie mocno napierać, tak? I też może po prostu bardzo agresywnie grać, mogą być nawet kontuzje. Nawet bym zrobił taką sytuację, że nawet bym może ściągnął Roberta Lewandowskiego w jakimś momencie w 60. czy 70. minucie i zagrałby na przykład dwoma napastnikami, piątkiem milikiem, tak? E, takie po prostu tutaj spróbował zestawienie. Napiszcie w komentarzu, co na temat sądzicie. To był proponowany skład, e, prawdopodobny skład reprezentacji Polski na mecz Polska kontra Macedonia Północna. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się.